Siemano widzowie, jest mega ciemno w pokoju, przepraszam, ale muszę to szybko nagrać, bo jest jakaś naprawdę dziwna akcja. Film jest lekko opóźniony, bo nie mogę wejść na serwer. Chciałem nagrać, ale patrzcie, pokażę wam, o co chodzi. Jak widzicie, jest tutaj Minecraft oczywiście, jest palionowo i jest serwer niedostępny, widzowie, nie mogę. Odświeżam i nic się nie dzieje totalnie, nie? Minecraft Duecik nie działa, dlatego że jest tutaj 1.19. Tak swoją drogą zapraszam na, oczywiście, na kanał Szczypcą Plus, ponieważ tam odcinki są z Minecraft Duecik, ale to nieważne, nie miała tutaj być reklamy w momencie, kiedy jest taka straszna sytuacja. Nie mogę wejść na palionowo i totalnie nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Nagrywam to telefonem, bo po prostu muszę to jak najszybciej nagrać. Nie wiem, dlaczego nie mogę wejść na serwer. Dla mnie jest to mega dziwne i po prostu, no nie wiem, czy to jest sprawa Lucyfera, czy to jest sprawa kogoś innego, nie wiem, totalnie się na tym jakby nie znam, pisałem do innych osób z Palionowa i wszyscy mogą wejść na serwer, tylko nie mogę wejść ja. Milki się nie odzywa, nie wiem, o co chodzi, tylko Milki się nie odezwała, reszta się odezwała, wszyscy powiedzieli, że mogą normalnie wejść na serwer i tak dalej, ja jako jedyny nie mogę wejść, nie wiem. Odświeżyłem teraz, patrzcie, odświeżyłem serwer i jest, załadowało mi. Dobra widzowie, to ja odpalam normalnie OBS-a i nagrywamy normalny odcinek, bo w końcu się wyrobię, ale przepraszam, jest opóźniony film, bo ja już powinienem mieć nagrany film, a nie mogłem wejść na serwer. Widzimy się zaraz, już odpalam wszystko. Dobrze widzowie, już jestem na komputerze, wszystko odpaliłem i mam Minecrafta i w tym momencie mogę wejść na serwer. Uwaga, robię to, odświeżę serwer, upewnię się, jest, wszystko działa, dobra. Jestem lekko zestresowany, bo nie wiem, dlaczego nie mogłem wejść i nie wiem, dlaczego Milki mi nie odpowiada. Normalnie napisałem do niej na Messengerze i nic, zero odzewu. Wszyscy mi odpisali, tylko nie ona. Dobra, wchodzę normalnie na serwer i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Jestem... Okej, jestem tutaj dalej, dobra, jestem dalej tu, gdzie byłem. Czyli nic się totalnie nie zmieniło, okej, jakby... Co tu robi Enderman? O Boże, co tu się dzieje? Dobra, wszystko jest tak, jak było. O co tutaj chodzi? Tu... Dobra, mam żarcie, oddał mi Lucyfer żarcie. Bardzo dobrze, bo już myślałem, że zdechnę. Dobra, tu mamy jakąś skrzynkę jeszcze. Ogarnijmy, dobra, ona jest pusta, ona jest pusta. Dobra, widzowie, to się mega dziwne naprawdę wydaje, co... Ej, tu był ten Enderman. Tu był ten Enderman, czemu on znikł? O nie, kurde. Dobra, nie, nie chcę na razie nic tutaj robić, widzowie, ponieważ nie wiem totalnie... Zawsze wiedziałem, że jesteś idiotą, ale nie wiedziałem, że aż tak. O kurde. Nabrałeś się jak dziecko i dlatego nie macie szans ze mną wygrać. O co chodzi? Nie zdałeś testu. Dlatego musisz ponieść karę. Jaką karę? Do skrzynki otoczonej lawą. Jakiej? Włóż książkę. Jest skrzynka. Z loginem i hasłem do swojego konta na YouTube. Co? Pewnie zastanawiasz się, po co. Otóż dowiesz się w swoim czasie. Pewnie też zastanawiasz się, co będzie, jeżeli tego nie zrobisz. A więc widzisz te dwa łóżka? Póki co jedno jest puste. Ale jeśli nie zrobisz tego, o co proszę, już jutro zamknę tu z tobą Milki i spędzicie tu resztę swego nędznego życia. Dobra widzowie, to zaszło za daleko, to zaszło za daleko. Nie, kurde, co jest grane? Dlaczego ja mam dawać login i hasło do kanału? Nie, serio, boję się tego, co się wydarzy, jak ja to zrobię. Ale czy to jest jakaś... O mnie tu jest książka, pewnie jeszcze pusta. O kurde, no nie, ja nie chcę tego robić, widzowie. Dlaczego ja tutaj ciągle jestem, mówię, dlaczego nikt nie przychodzi mi pomóc? Gdzie wszyscy są, dlaczego Milki mi nie odpowiada? Nie wiem totalnie, ale ja muszę chyba to zrobić. Nie, no nie mogę pozwolić na to, że Lucyfer zabierze Milki. Nie może tak być, dobra. O, już mam dość, widzowie, już mam dość. Dobra. Nie mogę dać tego login. To się nie dzieje, widzowie, to się nie dzieje naprawdę. To mnie przeraża, naprawdę tutaj teraz usłyszałem. Ale dobra, muszę to zrobić, więc w takim razie... O kurde. No dobra, robimy to. Robię login. Hasło, oczywiście muszę to napisać, ale nie mogę tutaj jakby wam tego pokazać, bo... Nie mogę wam tego pokazać, jakbym to wszystkim pokazał, to wszyscy by mi się na konto włamali. Już jakby zaakceptuję samo miejsce Lucyfera, ale... Wy nie możecie. To bym się skazał na utratę kanału już na 100%, a z Lucyferem to może jeszcze się uda jakoś wytargować. Dobra, ja to widzowie piszę i zaraz wracam. Dobra widzowie, książka już jest napisana, login i hasło napisałem. Jakby kurczę, już nie, no boję się, co się wydarzy, ale dobra, zostawiłem to tutaj. Ja tymczasem muszę się zająć czymś, bo szczerze wam przyznam, że tak nie może być, że ja tutaj jestem jakoś uwięziony. Ja bym najbardziej chciał przejść na drugą stronę tej lawy, ponieważ tam zginąłem ostatnim razem i czuję, że nie bez powodu jakby...
Jakby inaczej, że mógłbym tam przeżyć, wiecie o co chodzi, że mógłbym tam przeżyć, tak mi się wydaje. I mam jakiś kurczę, że tak powiem, pomysł, jakbym mógł tam przejść, tylko do tego bym potrzebował troszkę rzeczy. Więc biorę tą skrzynkę, może ona mi się przyda jakoś. Czy ja jestem w stanie to rozwalić ręką, czy to mi wypadnie? Kurczę, boję się, że mi to nie wypadnie. A jeżeli mi to nie wypadnie, to się Lucyfer zorientuje, że ja tutaj cokolwiek brałem. Ajajajajaj, nie chcę tego robić, ale dobra, weźmy sobie łóżka te dwa też. Może one nam się przydadzą w jakiś sposób. Ponieważ myślę nad tym, czy tutaj nie zrobić... Patrzcie, widzowie, jakbym tutaj kurczę, tylko jak zablokuję na lewo, ona się wyleje na bok. Ajajaj, tak nie mogę zrobić, widzowie. To tak być nie może. Nie. To by się nie udało, na pewno bym tu zginął. Ej, dobra, tu jest jeszcze jedna skrzynka, zabierzmy ją. Może nam się przyda. Wiecie, jakby nigdy za wiele tych skrzynek, to są jedyne rzeczy, które mogę rozwalić ręką tutaj i które mi faktycznie wypadną, bo normalnie jakby rozwalił Netheraka czy to wszystko by mi po prostu się zniszczyło. Więc to są jedyne rzeczy, które mogę rozwalić. Jeszcze jest ta skrzynka, ale tej skrzynki nie mogę zabrać, bo ona jest bardzo ważna. Tutaj nie mogę zejść do nich, kurczę, tam bym nie chciał schodzić. Ała, kurczę, boli mnie to. Ej, dobra, nie wiem jak tam przejść, no kurczę, muszę to spróbować w sumie. Postawić tutaj jedno łóżko, drugie łóżko na górę. Rozwalić to z dołu, postawić to łóżko na tym łóżku. Ale i tak nie postawię pod lawą niczego. O kurde, dobra, ja i tak tego nie zrobię. Nie, no to przecież to był jedyny sposób, który miałem w głowie. Nie no, widzowie, ja nie wiem, to był jedyny pomysł, który miałem. O kurczę, jest ten Enderman znowu. Dobra, czekajcie, jest szansa, jakby mi dropnął perłę. O kurczę, to by było to. Czekajcie, musimy zrobić teraz taką taktyczną rzecz. Tu postawiamy jedno łóżko, stawiamy drugie łóżko, rozwalamy to łóżko. A jak to się uda, to jestem mistrzem zbrodni, nie? Dobra, tu postaw to łóżko, dobra, postawiamy to łóżko. Stawiamy kolejne łóżko tu. I teraz tak, murujemy... Tu jeszcze jedną skrzynkę, drugą skrzynkę i teraz stajemy pod to tutaj i teraz stąd trzeba go bić. Dobra, tu mnie nie jest w stanie uderzyć, bo jestem jakby pod tym. O kurde, gdzie on znikł? O nie. Gdzie on znikł? Gdzie on jest? Gdzie jest ten Enderman? O co chodzi? Gdzie on jest? Ej, dobra, widzowie, to jest przerażające. Gdzie jest ten Enderman? Ja się pytam. Nie no, błagam, niech się tu pojawi znowu, bo ja się boję teraz stąd wyjdzie, mnie na bank zaatakuje. Jest! O kurde, jak się wystraszyłem! Co jest? Znowu znikł, kurde! On tu się co chwilę pojawia, ale ja nie wiem totalnie o co chodzi. Ja już wyszedłem tutaj gdzieś na bok, a on mnie nagle zaatakował, widzowie, to jest przerażające. Ej, dobra, gdzie jesteś? Pojaw się, chodź tu, kurde, walczyć, a nie się boisz. Dobra, widzowie, ostateczna walka, już go kurde mam! Zostaw mnie! No gin, daj mi tą perłę! No chodź tu, kurde, dobra, teraz go robię, już go opanowałem, no, jeszcze, no podejdź, ja już się do ciebie nie zbliżam, co ty wariacie? O, jest, dał mi perłę, jest, widzowie, ogarnięte, dobra, biorę te łóżka, odstawiam je na miejsce tak jak one były, bierzemy też te skrzynki, one się nam na bank mogą przydać jeszcze, bierzemy tutaj jedno łóżko, drugie łóżko, skrzynkę i jeszcze jedną skrzynkę, ja już naprawdę już się tyle namęczył z tym, jak on się nazywa, tym Endermanem, już mam dość, no raz stawiam łóżko tu. Ej, nie mogę postawić łóżka. A nie, mogę, dobra, coś mi się zepsuło na moment. Dobra, postawiłem łóżko. Czekaj, uwaga, mamy perłę i mamy dwie skrzynki. To jest nasza szansa. Musimy przejść na tamtą stronę i musimy wydostać się stąd jakoś, bo do góry nie wyjdę. Liczę na to, że tam jest jakieś wyjście, widzowie. To jest moja jedyna tak naprawdę szansa. Dobra, uwaga, rzucam perłę. Łop, proszę. Jest, dobra, żyję, jesteśmy po drugiej stronie, dobra, mamy ten portal, idziemy do niego od razu. Dobra, widzowie, to może się udać, mam nadzieję, że uda mi się wrócić w tamto miejsce, w którym byłem. Dobra, jesteśmy tutaj, zjedzmy sobie coś, nie ładuje mi się coś, o dobra, załadowało mi się. Dobra, tu mamy skrzynkę, bierzemy ją też, może nam się przydać, może na pewno nam się przyda. Patrzcie, robimy teraz tak, tu mam taki plan, że teraz musimy powoli schodzić, stawiamy tu skrzynkę i teraz musimy poprzednią rozwalić i kolejną stawiać, wiecie o co chodzi? W taki sposób trzeba, że tak powiem, schodzić w dół. To jest nasza jedyna szansa teraz. Bardzo wolne schodzenie, wydaje mi się, że dosyć długo mi to zajmie, ale to jest tak naprawdę... O kurde, tu prawie sobie rozwaliłem. To jest jedyna szansa, bo tak mógłbym próbować jeszcze tak lecieć i stawiać, ale boję się, że zginę, szczerze, widzowie, powiem wam. Ale dobra, spróbujmy. Dobra, jest, okej, okay, tak trzeba robić, dobra, ma to sens, bo wtedy troszkę niżej schodzę, troszkę szybciej schodzę też przede wszystkim, więc ma to sens. Dobra, więc uwaga, lecimy tutaj znowu w tą stronę. Uwaga, dobra, postawiłem, okej, okay. Dobra, to ma sens, trzeba tak schodzić w takim razie, bo tak to by było zbyt długo, o kurde, już myślałem, że stracę tę skrzynkę. Dobra, uwaga, dobra, postawiłem znowu, idealnie poszło teraz, dobra, rozwalamy tą skrzynkę, proszę chodź do mnie, nie, straciłem jedną skrzynkę. No nie, najgorzej. Dobra, musimy teraz tu i uwaga. Dobra, tu bezpiecznie. Bez żadnych tutaj niemiłych niespodzianek. Rozwalamy to i schodzimy teraz tu, uwaga. Dobra, sięgam ją jeszcze, proszę teraz poleć do mnie. Nie,
O kurde, jesteśmy w... Już przegraliśmy. Przegraliśmy już. O nie, przegraliśmy. Dobra, widzowie, mam pomysł. Ale nie wiem, czy to się uda. Dobra, uwaga, jak to się uda, to jestem... Nie, musimy wyhealować sobie życie. Uwaga, jaki jest plan? Rozwalam tą skrzynkę. Pod koniec jej rozwalania muszę podskoczyć, tak, żebym złapał jeszcze tą skrzynkę, żebym nie spadł pod nią jakby. No i jak złapię, to muszę postawić pod sobą znowu, więc to jest taka misja, że jak mi się to nie uda, to ginę po prostu, nie? Bo tutaj nie ma szans chyba przeżyć z tej wysokości. No na bank nie ma szans. Dobra, widzowie, musi się to udać, musi się to udać. Biorę tą skrzynkę, uwaga, skaczemy. I uwaga. Co jest? Dobra, przeżyliśmy. Okej, dobra, czyli jednak udało mi się przeżyć z tej wysokości. Wow, dobra, mamy farta. Mamy mega farta, że nam się to udało. Dobra, jesteśmy na dole. Teraz tak, trzeba znowu przejść ten labirynt. To jest najgorsze. Ja z tego co pamiętam, jakoś my szliśmy tu? Tu szliśmy? Nie, tu nie. Tu, czekajcie, tu do przodu. Zjedzmy sobie chleba. Tu szliśmy tak? Chyba... Kurde, nie, już się gubię. Tu? Nie, tutaj ślepy zaułek. Dobra, tutaj nie. Przechodzimy tu. O, jest. Dobra, mamy znowu to miejsce. Dobra, to mega straszne miejsce. Teraz uważamy, powoli tu przechodzimy na drugą stronę. Łup, jesteśmy... Dobra, tu jest to, co wybuchło. O kurde, to dalej tutaj wszystko jest. Dobra, nie wiem totalnie po co tu przyszedłem, szczerze przyznam. Liczyłem na to, że tutaj będzie jeszcze ten chleb, który tutaj ja, że tak powiem, miałem. Gasimy to. Lucyfer, no, że tak powiem, tutaj dalej nic nie zmienił z tego, co widzę. Więc tak, zgaśmy to całe ognisko. Czy tutaj jest jakiś moment, możliwość, żeby uciec, czy coś tego typu? Błagam, kurde, tu. Weźmy sobie zbroję. Ej, to może nam się przydać. Głowy to ja nie chcę. No, głowy nie chcę. Dobra, tu mamy książkę. W tej książce było napisane o to miejsce w tym. Dobra, to jest to, co było. Dobra, widzowie, wiecie co? Ja w tym momencie mam pewien pomysł. Robimy coś takiego. Wracam się z powrotem do tego labiryntu i chowam się w labiryncie od teraz. Od teraz się chowam w labiryncie, bo to po prostu nie ma sensu wychodzić z tego labiryntu. Musimy znaleźć takie miejsce najbardziej, wiecie, skampione. Gdzieś tutaj w rogu najlepiej. Coś takiego, jakiś taki ślepy zaułek czy coś. Tutaj nie ma ślepego zaułka. Musimy pójść w jakiś taki, wiecie, w taki, że tak powiem, poznać ten labirynt z każdej strony i trafić w takiego jakby ślimaka. Coś takiego, żeby po prostu, nie wiem, na przykład tu. Tu jest, o patrzcie, idealne miejsce. Dobra, w tym miejscu, tutaj, że tak powiem, zostaje póki co. Dajcie mi znać, co powinienem zrobić z tym wszystkim i gdzie powinienem się udać, ponieważ jestem troszkę zestresowany. Mamy zbroję netherite'ową, to już jest jakiś postęp. No i próba ucieczki z więzienia Lucyfera można uznać, że prawie się udało, ale no tak w sumie nie było to też planem moim, żeby uciekać, ale nie mogę tutaj dłużej być, muszę stąd wyjść, tym bardziej, że Lucyfer ma hasło i login do mojego konta na YouTube, to jest najgorsze. Widzowie, ja kończę ten odcinek, trzymajcie się, widzimy się na kolejnym, pozdro, elo!